Witam, chciałem Wam zaprezentować, jak łatwo przygotować chlebek pszenny. Potrzebujemy niewiele produktów i chwila poświęconego czasu. Do miski wlewamy wodę, dosypujemy drożdże i wszystko mieszamy, żebyśmy nie mieli żadnych grudek. Po wymieszaniu drożdży dolewamy olej. Dosypujemy około pół łyżeczki soli i pół łyżeczki cukru. Teraz przesiewamy mąkę. Mieszamy mikserem lub ręcznie. Wyrobione ciasto odstawiamy na godzinę w ciepłe miejsce, później na 2 godziny do lodówki. Wyrośnięte ciasto wykładamy na blacik i formujemy bochenek. Wkładamy do naczynia żaroodpornego, pieczemy pod przykryciem w temperaturze 200 stopni pół godziny, później bez przykrycia w temperaturze również 200 stopni około 15 minut. Trochę poświęconego czasu i nasz chlebek mamy gotowy. Jeśli się spodobało, zapraszam do subskrybowania i komentowania. Dziękuję i życzę smacznego.